Witajcie kochani, witam was moi drodzy bardzo gorąco i jak zwykle serdecznie. Dzisiaj już 11 odcinek City Skylines, w którym budujemy miasto marzeń, czyli miasto doznań. Jak widzicie, spadł śnieg, mamy zimę. Budowaliśmy ostatnio tutaj tą luksusową, można powiedzieć, dzielnicę, no która nie do końca jest luksusowa, bo nie można dać wyższych podatków ludziom, ale jak widzimy, ten zjazd się średnio tutaj nam sprawdza. Może też wynikać, nie wiem z czego, z krzywej autostrady. Coś tutaj nie trybi, może tu trzeba im cztery pasy ustalić, nie wiem, ale tutaj na pewno trafik prezydenta mi bardzo, bardzo brakuje. No jeżeli nie będzie to działało, no to zrobimy moim sposobem moje rondo i będzie git. Po prostu przerobimy to na moje rondo i zobaczymy, jak wtedy będzie działało. Jedyną rzecz, którą moi drodzy zmieniłem pomiędzy odcinkiem, to jest ta elektrownia geotermalna. Po prostu chciałem ją dopieścić, żeby to jakoś tutaj w miarę wyglądało i wygląda to w ten sposób. Tak, myślę, że o wiele lepiej, droga jest o wiele jakaś taka ładniejsza. No tu musiałem drogę dobudować, nie jest ona zbyt piękna, ale to wynika z tego, że dobudowałem tutaj te stacje zasilania awaryjnego i te transformatorowe stacje i jak zobaczycie, nie ma już zatorów, jeśli chodzi o prąd. I właśnie to będzie na początek rzecz, którą będę chciał zrobić, bo już wiem, w czym był błąd. Moi drodzy, zobaczę tylko, jak tutaj może przy tej rzece jakoś to zrobimy. Te stacje zasilania awaryjnego to są bardzo fajną opcją, bardzo ciekawą opcją. Polega to na tym, że po prostu w razie, gdyby coś tam się robiły, jakieś zatory, to wtedy prąd jest właśnie brany z tej stacji. I postaram się taką stację tu wybudować, żeby wam pokazać. Stacja zasilania awaryjnego. O, akurat nam idealnie obok poczty wejdzie. Nie wejdzie. Wejdzie, dobra, co ma nie wejść. Już wam pokazuję, o co w tejże stacji całej się rozchodzi. Dobra, powiedzmy, że takie jedno połączenie wystarczy. Oczywiście to po prostu chodzi o to, że weźmiemy sobie prąd, który będzie płynął nam pod ziemią, więc nie będziemy tych drutów musieli mieć. Wiadomo, że trzeba je z elektrowni przeciągnąć, więc kawałek, zobaczcie, tutaj mamy do przeciągnięcia. Niestety jest to akurat minus tego, ale nie wiem, czy można tutaj bezpośrednio się podłączyć pod to, ale może do elektrowni się podłączymy. Najchętniej bym się podłączył. Zaraz zobaczymy. Tutaj się nie mogę podłączyć. To są wszystkie pozajmowane są? Jak to możliwe? A to jednak chyba trzeba. Dobra, chyba jednak musimy się tak podłączyć. Będzie to działało? Zaraz się przekonamy, czy to będzie działało, moi drodzy. Działa, płynie prąd, dobra. I tutaj sobie będzie płynął prąd do tej stacji zasilania awaryjnego. Wiadomo, że on płynie tymi sieciami wysokiego napięcia, więc jeżeli nam się zrobi jakiś zator tutaj na drodze, no to i tak to obejdziemy i ta sieć wysokiego napięcia będzie nam ładnie, moi drodzy, tutaj naprawiała. I z tego ronda na pewno chciałbym tutaj jakoś zrobić też przejazd. Ja wiem, że go wcześniej jakoś tam usuwałem, bo tu się nie dało ronda zrobić, ale może teraz akurat to będzie nam już trybiło. Nie wiem tylko, w które miejsce to połączenie powinno nastąpić i chyba to po prostu trzeba na czuja tak zwanego zrobić. Może stąd? Wyżej? W wodzie, no. Nie dziwne, że w wodzie. A stąd? Najwyżej zrobimy tutaj jakieś rondo, chociaż ronda raczej się nie da. O, proszę. No dobrze, dobrze. To zrobimy też w postaci jakichś fajnych zakrętasków. Stąd sobie tak. I tutaj cyk. Troszkę zakrętasów musi być. Nie mogą być, wiecie, drogi wszystkie jakieś takie proste. O, taka sobie zakrętasowa droga i też ją oczywiście
odepniemy, ale to może też zrobimy z zakrętaskiem jakimś fajnym. Niech będzie jakiś zakrętasek. Troszkę, wiecie, z czasem człowiek zaczyna przerabiać i żeby to też jakoś w miarę wyglądało, żeby nie było wszystko w takim totalnym kwadracie. Dobra, mamy to. Ta stacja na razie po prostu niech sobie będzie, niech gromadzi napięcie, żeby, wiecie, nie było tam żadnych problemów. Tu są, widzę, jakieś dwa budynki opuszczone, więc skoro opuszczone, no to trzeba je zburzyć, bo oczywiście nie mamy automatycznego burzenia budynków. Tu niby mamy takie same rondo, niezbyt fajne, ale tutaj się nie korkuje, więc nie wiem, czemu tam się korkuje. Zobaczymy. Na razie nie będę, słuchajcie, tutaj strefy mieszkalnej już bardziej rozbudowywał na tym cypelku, znaczy tu za portem. Na razie się z tym po prostu wstrzymam, bo tak jak zapowiadałem, tutaj ta droga jest do przerobienia. Tutaj chciałem troszeczkę dodać przemysłu rolniczego i myślę, że dodamy przemysł leśny, a tutaj gdzieś była chyba ropa albo kamienie. Zaraz też się zresztą przekonamy. Chciałbym tego dodać, bo to daje fajne pieniądze, to fajnie pomaga w rozwoju miasta. Proszę bardzo, rolnictwo, tutaj chyba jest kamień. Kamień albo ropa, ropa bodajże. Także na wjeździe do miasta może sobie być, nie ma problemu, a tutaj troszeczkę, o dobrze, że da się, to może na pauzie zrobimy, bo tam widzę, że mają jakąś ważną drogę, którą uczęszczają, także żeby im za bardzo też nie psuć planów. Jakbym to zrobił? Może od tej głównej drogi, słuchajcie, chociaż nie chciałbym przy głównej. Zobaczymy zresztą, jak nam tutaj możliwości pozwolą. Generalnie możemy zacząć o... Musimy to obserwować. O, możemy zacząć nawet i wcześniej, bo jak obserwowałem wcześniej, no tutaj na razie robię to sobie tak jakoś, wiecie, że tak powiem, byle jak. Testowo. Jak obserwowaliśmy wcześniej, da się, moi drodzy, tą strefę rolniczą zrobić, mimo że ta żyzna gleba zaczyna się później. Z tego co wiem, to z tych takich surowców, ale to też możemy sprawdzić oczywiście w budżecie, moi drodzy, chyba tutaj w usługach, nie, w budżecie. Produkcja, dobra, produkcja. Kamień jest ok, więc na razie spoko, ropę możemy jak najbardziej doprodukować, nie ma problemu. A jakby troszkę więcej kurczaków czy zboża, no przede wszystkim zboża nam brakuje. Zboża i marchewek. Zboża i marchewek. Więc może tu po prostu bez zbędnego bawienia się postawimy głównie na zboże. No dobra, czyli od drugiej strony też coś tam myślę, że może zbudujemy. Myślę, że moi drodzy też coś zbudujemy od drugiej strony. Na razie nie chcę tego absolutnie, słuchajcie, robić w takich jakichś tam dziwnych kształtach. Chciałbym, żeby to jakoś w miarę wyglądało i będę starał się do tego dążyć, więc to pewnie zrobimy w normalnym kształcie, na tyle, na ile się da. Nie będą po prostu takie wielkie te dane pola i kolejne pole wtedy też to zajmie, więc to powinno nam akurat idealnie starczyć, a jak nie, no to będziemy kombinować. To może przy tym tutaj w ogóle zrobimy samo zboże. O, tak. Z tej strony może zrobimy, słuchajcie, samo zboże, a z drugiej strony coś tam innego. Cyk. Dziwnie oczywiście jest to tworzenie, ale to już mówiłem wielokrotnie, że dziwnie się to tworzy przy tym, o, to tam jest bez znaczenia większego. Się zastanowimy, dokąd tu dojechać. Może tak, troszkę tutaj ujmiemy. O, niech będzie tak dotąd. Jeszcze jedno się postawi, moi drodzy. Ops. Jeszcze jedno się postawi. To nie musi być, jak widzicie, super idealnie jakoś tam robione, bo to ma po prostu na siebie nachodzić i tyle. No, to tutaj podobna sytuacja, aczkolwiek może nawet, nie, już sam nie wiem, czy to tutaj, a może i tutaj na tym zakrętasie to postawimy. Tak niby chwyta, ale w sumie jest to bez jakiegoś większego
znaczenia, żeby nie marudzili, że nie mają drogi. Dobra, może tu postawimy. Może tu postawimy, cyk. Cyk. Ja to zawsze, tak jak wam zresztą pokazywałem niejednokrotnie, najpierw robię byle jak, żeby przeciągnąć, a później dopieszczam, bo patrzcie, tu są później już takie szczegóły, którymi można to, o, dopieścić, także nie ma najmniejszego problemu, moi drodzy. No to może już będzie tym kończącym poletkiem. Czyli zboże i marchew jak najbardziej damy tego sporo, niech będzie. Okej. Okay. Skoro kończące, no nie, no tutaj nic więcej nie wymyślimy, to można kawałek dalej jedynie dać i tyle. Tutaj też można kawałek dalej, ale to i tak później wypełnimy. Dobra, to byśmy mieli te trzy. No i wtedy z drugiej strony na dwa nam pewnie starczy, ale to już zrobimy tą drogą taką. Na razie sobie tutaj zaznaczę. Zobaczę, czy dobrze zaznaczę. To jest właśnie ciężko troszeczkę. O, marchewki, marchewki, moi drodzy. Marchewki niech sobie będą tutaj. No i potem jeszcze jedne tutaj, więc myślę, że wtedy ten obszar wykorzystamy, a tu może jeszcze jedno na las jakiś. Dobra, to już mogę w sumie w zasadzie postawić. Czekajcie, coś tu źle zrobiłem. To trzeba mocno obserwować. Cyk. Tu bym już to i tak troszkę za daleko, moim zdaniem, to na te marchewki leci, także tam bym już postawił, słuchajcie, już. Ups. Tak. Dobrze. O, dotąd. Zobaczymy jeszcze, jak to drugie nam się pasuje, czyli to. I będziemy mieli fajne, słuchajcie, marchewki. A, to drugie nam się tak nie wpasuje. Tutaj, kurczę, będzie trzeba to jakoś... Jakoś będę musiał, moi drodzy, to teraz ogarnąć, no. To się zastanowimy zaraz, jak to ogarnąć. Zaraz się nad tym zastanowimy. Tu na pewno do końca bym chciał, to już wykorzystujemy na tyle tego, wiecie, obszaru, na ile się da. Uważam, że to jest zawsze dobrą opcją, żeby jak najwięcej tego obszaru wykorzystać. O! I tu mamy mały problem, czyli tu któregoś innego będzie trzeba dodać i tu myślę, że też trochę dodamy z tego. No to tak naprawdę nie ma znaczenia, wiecie, które powiększycie, tak? To nie ma jakiegoś większego znaczenia, które będzie powiększone. No tu akurat nam taki, kurczę, feralny wyszedł dziuracz. No dobra, no nie będziemy tam jakoś się z tym... Teraz to w ogóle te pola wyglądają jakby to było, nie wiem, jakby to był jakiś kamień, ale raczej się nie pomyliłem. Może minimalnie tam do... Dopieścimy takie drobiazgi jakieś. Ale tego na pewno nie dopieścimy, bo akurat nam się tak kółka dziwnie poskładały. No ale dobra, no. Wiecie. Perfekcjonizm jest zły. Pamiętajcie, moi drodzy. Perfekcjonizm jest zły. No dobrze, dobrze. No to tu oczywiście do drogi też jakoś to dopasujemy. No myślę, że drogę byśmy musieli stąd zrobić do głównej. Więcej chyba im drogi tu nie trzeba. Tylko kwestia jest jeszcze, żeby tak, no już dopieścić to do granic możliwości.
do drogi, niech będzie tutaj chociaż przy drodze równo, nie? Także tutaj to też jakoś tam, powiedzmy, że do tej drogi wyrównamy, niech będzie równo. Dobra, teraz wygląda to, myślę, że o niebo lepiej, chociaż tutaj no mamy jeszcze jakieś tam drobne niedociągnięcia i widzicie, że mnie perfekcjonizm ponosi, bo nie odpuszczę, moi drodzy, muszę tutaj też coś spróbować zadziałać, żeby to jakoś, nie wiem, dopieścić, już nie wiem w sumie co. Ciężko, tak na siebie nachodzą. No nie, no to musi być tak. Tu. Wtedy może tak tu. O, 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 o. Teraz chyba jeszcze gorzej popsułem, moi drodzy. Popsułem. Dobra, to z tego może nam się uda. Tylko mam nadzieję, że nam się uda. Cyk. Mam nadzieję, że nam się uda. Dajcie kciuki. O, 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 dobra. Udało się. No okej. Okay. Także tak to będzie wyglądało. Play. Także mamy... Aj, bo moi drodzy, play jak play. Ale my tutaj drogę zburzyliśmy. Zapomnieliśmy całkowicie o drodze. To teraz nie wiem, która droga będzie która. Jak to tutaj miałem... Znaczy, tu nie miałem jakichś konkretnych oczekiwań czy planów w stosunku do dróg, więc może tą po prostu tak w miarę na prostego. Na razie 180 stopni, cyk, cyk, połączymy. To też głównie chodzi o to, żeby prąd przez to płynął, nie? Dlatego jakby ktoś się pytał, dlatego te drogi też tak staram się łączyć, żeby nie było tych zatorów z prądem, żeby on tutaj nam ładnie płynął. To nie wiem, czy tutaj tak na pewno, czy tutaj jakaś zmianka z tymi drogami, to jeszcze się zastanowię z tą drogą. Bo może ją po prostu tu na końcówce tego... Chociaż tutaj można by trochę drewna też dodać i myślę, że byłoby git. I tutaj też drewienko i będzie, myślę, że git trochę drewna dodać. Ale to czasem. No i co dalej? Kolejnym etapem, jaki, czyli marchewki mamy, zboże mamy, chyba nic nie pomyliłem. No dobrze, zboże i marchewki, o to nam chodziło. I teraz podobno tutaj jest ropa. Według statystyk, moi drodzy. Tak, tu podobno jest dużo ropy. Mógłbym kupić te kwadraciki, bo chyba mogę je kupić. Mam 12 do kupienia. Teoretycznie bym mógł, ale powiem wam praktycznie, że troszeczkę się boję tą ropę tutaj zrobić. A dlaczego? Dlatego, że nam się tutaj troszkę ta autostrada korkowała i jeszcze korkuje, więc boję się ten przemysł tutaj troszeczkę zakłady przemysłowe. Czemu zakłady przemysłowe plajtują? Ci tu narzekają cały czas na zbyt wysokie podatki, moi drodzy, no ale dałem im wszystko, żeby mieli możliwość zarabiania. Jeszcze coś tam oczywiście zaraz sprawdzimy. I teraz tak, tutaj też jest chyba... To może w tą stronę. Aha, bo tutaj jest ropa. Tutaj, moi drodzy, ropę wszędzie robiliśmy chyba. Tu jest jeszcze taki kawałek, który można by wykorzystać od biedy. Tu jest znowu rolnictwo, to nie, ale tu jest kamień. Dawno kamienia nie budowaliśmy, więc tu bym był za tym, żeby ten kamień jak najbardziej wydobyć, bo tylko mamy kamień tu i tu. No, no kurczę, fajnie ten przemysł mi tutaj. Tutaj trochę widzę, że tylko tu chyba się nie da. Aha, bo tu są druty z wysokie napięcie, czyli tutaj jakby tego nie... Tego inaczej już nie zrobimy chyba. Na pewno? Na pewno, okej. Ale czekajcie. Ja jestem uparty, wiecie? Jestem strasznie uparty czasami. I... Zobaczcie. Jakby to wam powiedzieć...
Chyba tak będzie te pole lepiej wyglądało, co nie, moi drodzy? Dobra, pole Marysi jest do kupienia, czy jak tam piosenka mówiła. Dobrze, to to byśmy mieli. No to może pomyślę jeszcze tutaj nad przemysłem drzewnym, chociaż drewna mamy sporą nadwyżkę. Poczekajmy, niech nam się pogoda zmieni, bo ten śnieg mnie trochę denerwuje. Czy coś jeszcze musiałbym tu sprawdzić, moi drodzy? Niedługo osiągamy nowy poziom, także myślę, że już jest dobry moment na jakiś tam awansik. Tutaj mamy jakieś miejscówki, może jakieś budynki, ale nie strefę przemysłową, nie strefę przemysłową. Halo, domki. Oni mają na średnie, no to ja myślę, że średnie bym tu jak najchętniej zbudował, bo to jest idealne miejsce, ale nie tak. Idealne miejsce... co ja robię? Idealne miejsce moim zdaniem, kochani, na średnie, no bo tutaj tak jakby idziemy w takie zabudowy, nawet chcą, nawet się budują, więc spoczko. A tutaj co? Tutaj jakiś budynek opuszczony, w ogóle to jakieś korki. Czy niekoniecznie, no to może ten zakaz skrętu w lewo trzeba im też tutaj zrobić. Aha, tutaj jest trochę innego rodzaju. Nie do końca te szeregowce im się tutaj podobają. A w sumie nie dziwne, bo tam już są średnie. Wiecie co? To zrobimy niestety przymusową wyprowadzkę. Przepraszam was, moi drodzy mieszkańcy. Ale skoro tak nie bardzo chcecie tu mieszkać, się nie dziwię, nad między blokami takimi raczej nikt by nie chciał mieszkać. Także to zostawimy, a tu zrobimy w razie czego też średnie. Ale nie zrobimy tego teraz. Albo zrobimy, niech sobie będzie. Albo nie zrobimy. Zobaczymy. No dobra, tutaj moi drodzy coś się dzieje. Co tu się dzieje? Tu są jakieś dziwne, krzywe akcje. Miejsce zbrodni, oj... Brak zasobów medycznych. Klinika medyczna, ale czemu brak zasobów medycznych? Bo co? Pacjenci, zapewnia przestrzeń dodatkowych karetek. Kurczę. Ale jaki koszt utrzymania? No dobra, do karetek możemy cyk dać, nie ma problemu. Bo jest i tak dosyć spore utrzymanie. Dobra, musimy właśnie temu zdrowiu się przyjrzeć, bo jak widzę, tutaj pewnie oni narzekają. No, widzicie, moi drodzy, tutaj też jest lekkie narzekanie. Czyli może ta cała klinika też powinna być lekko... lekko ulepszona. Ale dla pacjentów nie. Dla pacjentów nie, bo pacjentów mamy. Dobrze, słuchajcie, tu mamy jakieś korki. To myślę, że tak, zastosujemy zasadę tego, co nam odblokowano, czyli zakaz skrętu w lewo dać między innymi tutaj tak samo zakaz skrętu w lewo i tu zakaz skrętu w lewo. No tutaj na rondzie nie mamy za dużo wyjścia. Co tu możemy jeszcze zadziałać? To tu pewnie zakaz skrętu w lewo, no ale jest. Tu bym najchętniej też zakaz jazdy na wprost dał. A, czyli da się, moi drodzy. Słuchajcie, to jest taka ciekawostka. Jak chcecie tylko... czyli klikając po raz drugi, zmieniacie strzałkę. Zobaczcie, robię zakaz skrętu w lewo, zakaz skrętu w lewo. Zakaz jazdy na wprost i zostaje nam tylko możliwość jazdy w prawo. Dobra, to nam, słuchajcie, myślę, troszeczkę tutaj korki rozładuje. Tylko muszę uważać, jak klikam. Dobra, to jednak fajnie, że dali. To mnie akurat cieszy, że zostało to dodane. Okej. Czyli to nam ruchu trochę, słuchajcie, ułatwi. I tu też... z głównej trasy żadnego skrętu w lewo. No. Dobra, czyli da się to jakoś rozkorkować, słuchajcie.
da się to, moi drodzy, rozkorkować. Tutaj też żadnego skrętu w lewo. Widziałem, że ktoś skręcał. No ale tutaj jest zakorkowane, no ale wiadomo, to musi... Musi przetrybić trochę. I tutaj żadnej jazdy na wprost. Tutaj też. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie zaraz działało. No wiem, że są korki. Co jeszcze? Większe są niż były. No chwila, niech to się rozkorkuje. Dajcie mi chwilę. Tak od razu się nie rozkorkuje, nie? Dobra. I tutaj do ronda i na rondzie niech jadą już jak sobie tam chcą. Czyli za chwilę powinno się to rozkorkować. Że pierwsze korki, no ale moi drodzy, mamy jednak jakby nie patrzeć miasto, które... To jest wielkie miasto, które ma 45 tysięcy mieszkańców, także czego byśmy się tu spodziewali, moi drodzy? Czego byśmy się tu spodziewali? Tak patrzę, co, czy tutaj coś... No, handlu bym tu raczej na razie specjalnie nie dodawał, bo będą marudzili, że brak klientów. Więc tu bym handlu raczej nie dawał. Tutaj jest jakiś problem. Nagromadzone śmieci. Trochę tych problemów mamy, moi drodzy, w mieście gdzie nie gdzie. Byłoby za łatwo, gdyby nie było żadnych problemów. Jak to w życiu? Tutaj nie wiem, czy to działa w ogóle, ten port towarowy. Magazynowanie, nie ma sensu nic tutaj na razie rozszerzać. No dobra, dajmy dodatkowe dźwigi. A tu jest dodatkowy magazyn. Nie chcemy, bo bez sensu. Bez sensu. Serwisowane pojazdy 6. O, czyli więcej statków rozumiem, że może podpłynąć tutaj. Ale żaden nie płynie. Nie chcą płynąć. A tu jeśli chodzi o pasażerskie, to... Jest port. Tu w ogóle pokazuje jakieś... A, to autobus nam pokazuje. Okej, bo ja to połączyłem. Dobra, dobra, dobra. Fajnie, że... Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Klikając na port, od razu tak naprawdę nam połączyło z linią autobusową. Także bardzo mi się to podoba, że wiemy jakby... Widzicie? Port i od razu też nam linie autobusowe pokazuje, które są widoczne. Oczywiście są widoczne, bo je ładnie sobie pokoloryzowałem. Dobrze, to tu przy porcie, moi drodzy, może troszeczkę handelku im dodamy, ale tego raczej... Raczej tego handelku... O małym zagęszczeniu. Dobra, tu możemy to pyknąć. Niech tu już będzie konkret. Tam była jakaś atrakcja turystyczna, no ale ja troszeczkę tej atrakcji się boję. Teraz tak, tutaj zrobiłem rondo. No dobrze, niech ono sobie będzie, spoko. Mogło... Nie, nie ma sensu tego łączyć. No po co tu będziemy znowu łączyć? Z tą strefą. Po co mamy? Tu jest połączone, no to tutaj mogą sobie wjeżdżać już normalnie i będzie git. Dobrze, dobrze, moi drodzy, dobrze. Powoli to jakoś tam sensu nabiera. No tutaj się odkorkowało. Tu, o, jest poziom, mamy. Tutaj raczej żadnych strzałek też nie zmienię. Dobrze, zobaczmy, co nam się odblokowało, moi drodzy, bo raz po kolei. Tutaj może bym zrobił to, tylko też nie chcę marnować napierdoły, więc najpierw sobie... przejrzymy. Zastanowiłbym się na pewno nad elektrownią słoneczną. Chociaż jak jest zima, to widzicie, że ta elektrownia nie daje. Zaawansowana przepompownia. No to by mnie średnio interesowało. Tu kwestia szpitala. Myślę, że na pewno Politechnikę bym spróbował. Zobaczymy, jak będziemy z punktami, czy coś dalej. Tutaj raczej nic takiego... Nie potrzeba, no więzienie na razie nie jest potrzebne. A właśnie, Urzędu Miejskiego nie wybudowaliśmy. Trzeba może to wybudować. Bank Centralny. No co to jest? Zwiększony zysk z eksportu, no to moi drodzy. Dobrze, to okej. No i tutaj kwestia lotniska, jakbyśmy mieli punkty. Można by to lotnisko
odblokować. A tak generalnie wszystko chyba farma serwerów, nie wiem, odblokuje to. Już nie wiem. Nie wiem po co to. Dobrze, moi drodzy, bo w ogóle właśnie, nie mamy ratusza, a myślę, że tak zbliżamy się do 50 tysięcy mieszkańców, to jakieś tam rzeczy związane z tym powinny być. Gdzie ja bym chciał urzędować? No to rondo by tutaj pasowało, ale jest ono tak niestety tutaj zaludnione, że ten ratusz może gdzieś tu przy rzece mógłby się znajdować. Tylko w ogóle gdzie ten ratusz się znajduje, moi drodzy? To jest dobre pytanie. Poczcie raczej nie. Jak to w ogóle z pocztą? 103 tysiące liczba przesyłek? Kurczę, cały czas nie nadąża mi ta poczta. W edukacji raczej nie było ratusza. Gdzie to mogło być? Tutaj nam się Politechnika odblokowała, która 1 600 000 kosztuje, no ale myślę, że stać już nas na to. Troszkę się zawiesiłem. Gdzie jest ratusz, moi drodzy? Gdzie jest ratusz? O, tu w ogóle jest rezydencja geniusza rzeźbiarstwa. O, tak. Ja myślę, że to byśmy gdzieś mogli wybudować. Tylko tak, tu może niekoniecznie. Ja bym to raczej tutaj dał, ale tu jest na zielono, to tak jakby to... No może tutaj go dać? Na tym strzeżonym osiedlu? O. Dobrze. I nic więcej tutaj takiego nie mamy. Kurczę, jestem bardzo... No przecież nie w drogach. W prądzie też nie. Zaraz to znajdziemy, moi drodzy, zaraz to znajdziemy. Tu jest recykling, tu są edukacja, no w edukacji na pewno nie. Policja i administracja, okej, moi drodzy, czyli opieka społeczna i urząd miejski. Urząd miejski, no dobrze, słuchajcie, jak dla mnie urząd miejski tu przy rondzie mógłby się znajdować, aczkolwiek jest tak duży, że się nie będzie znajdował. Także tutaj są korki, więc tu niekoniecznie ten urząd miejski bym dawał. Tutaj, może przy autobusach, słuchajcie, skoro tutaj mamy autobusy i tramwaje, żartuję oczywiście, pomaga gorzej sytuowanym, zwiększając samopoczucie w okolicy. Dobrze, dajmy i obok urzędu miejskiego opiekę społeczną. I tutaj jest bank centralny, który niby daje wyższe pieniądze z tego, no to z eksportu, no to nie omieszkam, moi drodzy, skorzystać. Myślę, że bank centralny jakoś tu wyżej postawimy. Nie wiem jeszcze w którym miejscu, ale myślę, że tutaj wszystko przy tej zajezdni autobusowej, przy dworcu może być. Im tu cały czas, słuchajcie, brakuje autobusów i tego do końca nie rozumiem. Brak pojazdów. A! Zwiększa ilość zajezdni. Okej, moi drodzy, okej. Czyli tak. Jednak zajezdnię trzeba jeszcze wybudować. Tylko gdzie ja tą zajezdnię mam wybudować? Tu bym wybudował i żeby od razu tutaj mogły skręcać. Dobrze, no to skoro im brakuje pojazdów, no to nie mamy wyjścia. Zajezdnia autobusowa. Aha, nie jest jakaś kosmicznie wielka. Więc mogłaby być nawet tutaj. Mogłaby być nawet tutaj i byśmy ją nawet... Oczywiście autobusy elektryczne. I byśmy ją nawet dodali. Co to w ogóle jest za ulepszenie? Rozbudowany garaż. No dobrze, to niech będzie rozbudowany garaż. O, tu przy dworcu. Cyk, więcej się nie zmieści. Dobra, trudno. No oczywiście od razu weszliśmy na minus. Spróbujmy, moi drodzy, ten bank centralny. O kurczę, ale to jest spore. Jojojo. By nam się zmieściło, gdyby chyba nie ten park? Nie, też, bo ratusz przeszkadza. Ale ja myślę, że nadal bym to tutaj wybudował, moi drodzy. Pauza. To najwyżej tą drogę po prostu zrobimy troszeczkę inaczej.
jakoś to, czy ma, co to w ogóle tutaj jest do góry zbudowane, jakbyśmy mieli przenieść. Stacja służb drogowych, baza helikopterów strażackich. Wiecie co? Zróbmy to inaczej. Mam pomysł, bo tutaj mi się też ta część nie podoba. No nie oszukujmy się, tutaj jest to tak trochę kijowo. Ja wiem, że tam jest ten przemysł i tak dalej, ale jest to troszeczkę tak, no tak nie bardzo, nie? Więc myślę, że możemy sobie to troszeczkę tutaj przebudować. No, nie byłbym sobą, jakbym nie zrobił jakiś tutaj czary-mary. Nakładające się na siebie kształty. Coś tu bym zrobił inaczej, bo przemysł przemysłem, ale zacznijmy od tego, że ja bym tu w ogóle rondo pyknął. Jak mam być szczery, moi drodzy. I ja bym to właśnie wtedy zrobił tak, że to oczywiście nie musi być szeroka droga, może być zwykła. Tą dałbym do tamtej. To oczywiście by szła dalej. I byśmy mieli miejsce na bank centralny. Co jest? Czemu to tak? A bo ja tu trzypasmową drogę zrobiłem. Dlaczego ja tu zrobiłem trzypasmową drogę? Po co to komu? Jejku, czasem słuchajcie, człowiek widzicie się kopnie, zbuduje coś, czego nie wie, co zbudował. Dobrze. To jest myślę taki moment, że tutaj bym trochę przerobił tą część, żeby była ładniejsza. Tylko burzyć to wszystko. Teoretycznie mogę, tylko potem zapomnę, co mam. Dwie zajezdnie tu mamy. Musiałbym sobie chyba zapisać, moi drodzy. Tu jest szkoła podstawowa. Jest to oczywiście policja. Tam jest urząd pocztowy. Są dwie zajezdnie autobusowe. Zarząd parku. Helikoptery. Stacja służb drogowych. Czyli generalnie. Aha, i taksówka. Czyli wszystko związane tak generalnie z transportem poniekąd. To chyba tylko dworca nie będę burzył, żeby nam się nie wykoleiło to wszystko. Czyli edukację też trochę inaczej przesuniemy. Dobra, trudno. Będą dwie zajezdnie, ale niby nam kasę za to oddaje. To jest moment, słuchajcie, w którym myślę, że to miejsce trzeba jakoś tak fajnie zrobić. A zresztą dworzec też usuniemy. Trudno. Słuchajcie, wszystko pousuwam. Bo to mi się po prostu tutaj jakoś tak przestało podobać. Wiecie? Tak jak mam być szczery. I chciałbym, żeby to naprawdę jakoś takie było fajne miejsce. Teraz pytanie, po co ratusz budowałem? W ogóle ten wjazd autobusów mi się też tak już przestał podobać. Chciałbym, żeby to było jakoś naprawdę fajnie tutaj zrobione. No, tą część można wykorzystać jak najbardziej. Tu myślę, żebyśmy mogli zrobić, wiecie co, jakiś fajny, zobaczmy jak to w ogóle tutaj jest. Jeżeli to dalej pójdzie, no to po prostu. Aha, tylko tu jest jeszcze trochę surowca, moi drodzy. Tam kawałek surowca jeszcze jest, tego kamienia. Wiecie co? Jak już korzystamy z tego na maksa. Już korzystajmy, to dajmy trochę dalej. Chyba wiem, czym się sugerowałem. Chodziło mi o to, żeby to było jakoś tam w kółku. No ale kto powiedział, że i kształt musi być. Może być nieregularny, no. Wiecie, kształty to będziemy sobie dobierali. No, bo to pewnie chodziło mi o to. Dobrze. Wiecie co, tu zróbmy to tak. Niech to nawet i sobie będzie właśnie tak. Nie wiem, jak to z tym tutaj. A, nie ma tu surowca. No to słuchajcie, no to co za problem? Co za problem? O. Chyba tak by było całkiem spoko, nie? Dobra. No tutaj jest taki kanciaty. Aha, tylko to jest kanciate, bo tu jest ten surowiec. Dobra, niech tak zostanie. I teraz tak. Najpierw sobie zbudujemy tą drogę no, dwupasmową. No nie, będziemy jechali po prostej. Ja sobie, słuchajcie, to ja to sobie zrobię w postaci, wiecie, szkicu, a później będę łączył, żeby były ładne zakręty.
Czyli tak, gdzieś powiedzmy, że dotąd. Tutaj to będzie ciężko to tak jakoś zrobić, ale jedyne wyjście, jakie możemy, żeby był handel na przykład. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, moi drodzy. To po prostu tą drogę zrobić tak, żeby tu dać dalej po prostu, żeby mógł być handel tutaj. I o, zobaczcie. I wtedy... No, też nie będzie, o, zdecydowanie lepiej to wygląda, bo też nie będzie takie wszystko, wiecie, proste, kanciate. Mimo, że te surowce, tamten kamienie są trochę kanciate, to myślę, że o. I taka sobie będzie jakaś tam fikuśna droga, która oczywiście będzie się w pewnym miejscu łączyła z tą drugą, ale w którym miejscu to się zaraz zastanowimy. I teraz tak, tu bym oczywiście chciał zrobić rondo. Ale to też zobaczymy, w którym miejscu. No właśnie, teraz jest kwestia tak. Kwestia z tymi autobusami, bo w ogóle mi przyszedł taka myśl mi do głowy przyszła. Zaraz zobaczycie jaka. Jak na wyjazd, spoko. Jeden tu. Drugi. Tu. I podobnie nawet bym, słuchajcie, zrobił z wjazdem. To znaczy, że jeden bym zrobił stąd, tak, a dla tych, które nawracają, bym zrobił stąd, tak. No, no i to już zaczyna, słuchajcie, wyglądać na to, rozumiem. Chociaż fakt, że ta jakby zbudowanie tego wjazdu nam psuje koncepcję z bankiem centralnym, więc nie wiem, czy przypadkiem, znaczy nie z bankiem centralnym, tylko z ratuszem. Z drugiej strony tutaj budowanie ratuszu przy dworcu, nie, możemy sprawdzić, czy on się zmieści, bo jeżeli tak, to możemy, jeżeli tak, to ten dworzec możemy po prostu dać głębiej i tu by był sobie po prostu ratusz i tak dalej, ta druga tam opieka społeczna, a wtedy bank centralny byłby z tyłu. Więc myślę, moi drodzy, że to też by była opcja, że, bo wiadomo, ratusz jest jakby rzeczą ważniejszą od... Gdzieś na razie na środku damy, żeby tam też wyjazd można było skomponować. Spróbujemy, naprawdę. A co ja zbudowałem? Bank centralny zbudowałem. Czekajcie, zostawmy na razie. Tak jest, tak się nie czyta. Dobra, one są podobnych rozmiarów. Jak to tylko wygląda z tym? To nam wyjazd, to tak nie da rady. Opieka społeczna nie da rady, bo to tak nie... Nie ogarniemy wyjazdu ładnego. Nie. Opieka społeczna może przy dworcu powinna być. Bo słuchajcie, jeżeli to tak by było, nawet by to miało jakiś sens. Chyba, że ratusz wtedy przesunąć tu i dookoła ratusza ten wjazd. Czekajcie, ja to zaraz wymyślę. Zobaczmy tylko, jak to się prezentuje. Nie będziemy przenosić 1000 razy. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Na pewno ten moment musimy zrobić drogę, ale kto powiedział, no dobra, przy tym, żeby nie było też głębiej, bo nie chcę robić głębiej drogi, bo będzie za ostry 80-90 metrów. No i po prostu wyjazd. Oczywiście przerobione. Aha, to jest na pojedynczą. Dobrze. No to wtedy z tego. Cyk. I cyk. Mogło być ładniej, ale. Dobra. To teraz tak.
Tutaj już był plan taki. No to tu możemy już od razu cerować. Aha, nie, nie możemy. Cyk. Ja wiem, czy stąd wtedy wjazd jest potrzebny, czy nie lepiej już od razu stamtąd zrobić. Bo czy to... Nie podoba mi się strasznie, jejku, jaki kanciat. Jaki kanciat, jak mi tu Movita brakuje, moi drodzy, strasznie mi brakuje Movita. Bo pytanie, czy stąd jest nam potrzebny tu taki wjazd? No przecież możemy go kręcić stamtąd, więc jeżeli tu jest tak... Czekajcie, może spróbujmy zrobić inaczej. Kawałek do przodu. Ukręcić raz, ukręcić drugi raz. Na pewno lepiej to wygląda niż poprzednie. Okej. Po prostu przesunęliśmy trochę wjazd, ale ja myślę, że on bliżej by mógł być. Jeżeli już tak kręcimy, to... Jeżeli idziemy już taką... Takim tokiem rozumowania... Cyk. Cyk. Dobra. Dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie. Mamy bank centralny przy głównej, mamy tą opiekę społeczną się wybuduje za chwilę. I teraz dworzec autobusowy. To jest dworzec autobusowy. Okej. Okay. To żeby już może nie kombinować za dużo, dworzec jak najbliżej oczywiście wyjazdu. To teraz pytanie, czy... Dobra, na szczęście bank centralny nie ma ulepszeń. A co? Co z ratuszem? Nie wiem, ale ulepszyłem. Od razu, moi drodzy, ulepszyłem. O, tu nam się na szczęście nic nie popsuło. Dodaję więcej peronów na dworcu. Dobrze, niech będzie. Coś tam pododawałem. Jeden dworzec nam wystarczy, dobrze. Chociaż zajezdnię autobusową i tak chcę ukryć za tym. To niezależnie, słuchajcie, od wszystkiego, zajezdnię chcę zrobić za tym. I teraz dalej, była ta opieka społeczna, tak? Ona sobie może być, moim zdaniem, jak najbardziej przy dworcu autobusowym, tak, przykład, tuż przy dworcu nawet. Wiecie, będą mieli od razu... blisko, no bo skoro biedni pojadą autobusami, no to będą mieli blisko. Spróbujmy teraz tak, zrobić zwykłą drogę. Nie wiem w ogóle, co to jest za droga, z czym ona jest. Dwa pasy biegną w tym samym... Aha, nie, 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 to tak nie chcemy, tak nie chcemy. I teraz tak, może zostawimy trochę miejsca, żeby w razie czego jakiś handel tutaj wszedł. Aha, bo chciałem tutaj rondo robić. Ale w zasadzie, czy jest sens? Może zrobimy, nie? Kurczę, co ja klikam co chwilę? Coś nieprzemyślanego. Ale to nie musi być jakieś super wielkie to rondo. Albo może damy? W którym miejscu? Tylko w tym można. Dobrze, moi drodzy. No jak tylko w tym miejscu można, to tu już nie będziemy kombinować. A to z kolei... Stąd... Bo ja bym tu... O nie, takie szerokie. Moi drodzy, co ja buduję? Co ja buduję? To miało być zwykłe. Zwykła droga. Nie ma potrzeby takiej szerokiej. Znaczy teraz, kurczę, się wkopałem. Bo ja tu pomyślałem o handlu, a... A tu musi wejść. Nie, to moi drodzy, nie tak, nie tak, nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Nawet to rondo może nam nie być potrzebne. Poczekajcie, zobaczmy, jaka jest duża w ogóle zajezdnia autobusowa. To tak? Teraz dworzec, zajezdnia. Aha, zajezdnia nie jest taka duża. Ona jest po prostu taka... Czyli w sumie dobrze zrobiłem. Bo tu chciałbym dwie zajezdnie obok siebie i tutaj to połączenie. Dobrze.
Czyli źle nie zrobiłem. W sumie. Czyli tak, dając trochę miejsca, to tu będzie spoko. Tutaj cyk. Nawet trochę do góry. Rądko mogłoby być tu spoko. O, proszę bardzo. No i to się nam wszystko uda tak jak trzeba. I ta droga tutaj do ronda niech chodzi. Dobrze. I teraz miała być jednopasmowa, ale to zobaczymy jak zajezdnie. Ciekawe, czy ja się połapię i wszystko uda mi się. O, te zajezdnie są jeszcze mniejsze. Czekajcie, jakby tu zrobić. Chyba, że w ogóle zrobić jeszcze z jedną drogę taką specjalną do zajezdni. Już od ronda? Może nie, może tak. Od ronda damy parking jakiś. Dobra, jedna zajezdnia. Druga zajezdnia. Skoro twierdzą, że brak autobusów, no to oczywiście autobusy elektryczne. I co to jest? Rozbudowany garaż. No to dobrze, jak się da, no to budujemy. Budujemy, starczy chyba. Aha, dobra, to miejsce niby daliśmy, a jednak je wykorzystamy. Dobra. Zobaczymy, czy będzie działać. Tak samo. Autobusy elektryczne. I tu już nie będzie mi działać w ten sposób. Tu możemy jedynie tak, gdzieś tutaj zrobić tą rozbudowę. Bo nam opieka społeczna przeszkadza, żeby zajezdnie rozbudować. Szkoda, ale jak już robimy porządnie. Przecież kto powiedział, ta droga. Tylko tak, jak zrobimy z zakrętasami, to znowu ta droga nam. Musiałbym to z ukosa zrobić, moi drodzy, to czekajcie. Tam zajezdnie może skasujmy. Wiecie, o co chodzi. Jak zrobię. Ta droga i tak idzie troszeczkę za. Jak zrobię to tak, jakbym chciał zrobić. Z zakrętasem, to niestety nam. Niestety nam się popsuje cała koncepcja, moi drodzy. Przenieś. Zobaczmy, czy to się da przenieść tu. Aha, tylko to jest tak, też tak trochę roz... No dobra, no w sumie o jedno za dużo rozbudowałem. Kurczę. Ale dobra, załóżmy, że wejdzie ta rozbudowa. Załóżmy, że wejdzie, więc na maksa musimy dać do ronda. To teraz zajezdnia jeszcze jedna. O, jedną. Wolę jedną kratkę zostawić, nie? Cyk. No nie, za mało dałem. No to czekajcie, no to jak tak, to już przesuwamy. Jeżeli dałem za mało, zrobimy inaczej. To przesuniemy na maksa do tego. Rozbudujemy w ten sposób. Cyk. 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 Jakoś tak dziwnie rozbudowaliśmy, ale to nie ma być, wiecie, nie wiadomo co. I w tym momencie z tej zajezdni od razu jak autobusy wyjadą, cyk, od razu ładnym weekendem, specjalną drogą. Ja nawet, słuchajcie, tą drogę bym dał, był gotów dać, bo tutaj nie ma przecież nic. Znaczy, może być i dwukierunkowa, ale w sensie, że specjalna droga do autobusów, nie? Tylko do autobusów. I z ładnego weekenda tutaj cyk. Od razu będą autobusy z zajezdni mogły jechać od razu tutaj. Dobrze, to teraz tak, no tam jakieś drzewka się posadzi, wiadomo. Co tutaj mieliśmy na pewno z tego, co pamiętam? Mieliśmy bazę helikopterów lotniczych. Ona może być naprzeciwko zajezdni, tu się nic nie stanie. Dobrze. I tam jeszcze coś było ze służb drogowych, jak dobrze pamiętam, prawda? Moi drodzy, chyba był ten budynek służb drogowych i coś, jakiś zarząd parku, jak dobrze pamiętam.
to chyba to. I tak szczerze, wiem, że była szkoła podstawowa, a tak dalej to już nie pamiętam, jak mam być szczery. Szkoła podstawowa, no to szkołę podstawową tu sobie bliżej damy, o. Dobrze. I no może jakaś policja pewnie była. No też tym bardziej, jak jest ratusz, to chyba wypadałoby policja. Oj, jak tu czerwono, moi drodzy, jak jest ratusz, jest dworzec, to myślę, że tutaj by policję wypadało gdzieś postawić, ale jak widać nie bardzo chcą. To ja myślę, że zrobimy to inaczej. Nie będziemy, wiecie co, tyle miejsca sobie na kaprys z drogą marnowali. Trudno. Zobaczymy, jak można policję postawić, tak żeby się dało. Dobrze. A jeśli chodzi o drogę autobusową, to trudno, moi drodzy, no. Trudno, no. Ona nie musi być jakaś, nie wiadomo, jak wykwintna, prawda? To jest tylko droga autobusowa, a nie tam nie wiadomo co. O. Też nie jest najgorsza, prawda? A tutaj się coś skopało akurat. Ewidentnie się tu coś skopało. Nie wiem czemu tak. Moi drodzy, czemu te cities tak głupieje? Niech mi ktoś odpowie, bo to jest naprawdę jakiś skandal, moi drodzy. Po prostu jest to skandal, że to tak jakoś... No i co? I teraz... Serio? Teraz drogi nie zbuduję? Ja pierdzielę, no czasem to cities jest wkurzające, no moi drodzy kochani. Jak widzicie, mocno się w to wkręciłem, ja wiem, że was to bawi, więc myślę, że będę chyba częściej jakieś pauzy robił, w których coś tam... To wygląda na normalne. Czyli także może będę częściej, słuchajcie, pauzy robił, w których... Aha, bo to była i tak droga jednokierunkowa. Dobrze. Dobrze, moi drodzy, źle zrobiłem. To była dwupasmowa. To może jeszcze inaczej powinniśmy to zrobić, słuchajcie. Tu powinny być dwa pasy, gdzie wyjeżdżają autobusy. A tutaj... O, może być jeden pas. I będzie git, czyli jeden autobus jedzie jednym pasem, drugi jedzie drugim. Tam chyba jeszcze jakiś postój taksówek był. Nie wiem, czemu mi się droga przestawiała i czemu to tak dziwnie jest, bo przecież tu jest jeden skręt w jedną stronę, drugi w drugą. Ja coś musiałem źle to podłączyć może. Drodzy, coś tu musiałem źle podłączyć. O, może teraz. Strasznie dziwne jest te cities. Trzeba tak uważać, jak się kliknie. Teraz to za dużo sobie mogę pomarzyć. Aha, bo to mi każe wybierać. Dobrze, to wiecie co, to ja muszę to inaczej zrobić. Niby jest to inteligentnie zrobione, jeśli chodzi o, wiecie, o te łączenie dróg, ale jednak mi się to tak średnio widzi, patrzcie. Tu trzeba jakby pokazać, z którego pasa. O! I teraz działa, chociaż to teraz nie będzie wyglądać. Kurczę, taki ładny weekend miałem, no. Moi drodzy, i muszę wszystko na nowo. A tu się znowu coś skopało. Tu się znowu coś skopało. Nie, no te lagi są masakryczne. Te lagi są masakryczne. To sorry, ale niech oni to naprawią jak najszybciej. Dobra, wyjdziemy kawałek dalej. Patrzcie, tu się jakiś dół nagle zrobił. Dobra, i teraz tak, prawy pas... Bym chciał kontynuować na prawo. Ale nie mam jakiejś możliwości za dużej. No nic, tak ładnie miałem to zrobione i muszę wszystko na nowo. Ale ważne, że będzie działać. Dobra. Będzie działać tutaj tym lagiem. Nie wiem, czy to wynika z różnicy terenu, czy co. Pewnie teren. Pewnie teren. No. Jest jakaś różnica terenu. Trudno. Chociaż tu mi nagle, zobaczcie, nagle mi pokazuje brak drogi przy...
bo to w ogóle się to jakoś polagowało dziwnie. Nie rozumiem, dlaczego jest problem zbudowania drogi dwukierunkowej. O. Da się? Da się. No to co? To teraz tutaj powinienem pewnie też przerobić. Czyli oni jakby nie akceptują tej drogi. Okej, to wiecie co? Oni chyba nie akceptują tej drogi autobusowej. Tak mi to jakby... Tak mi to daje do myślenia, jakby nie akceptowali drogi do autobusu. I tu ma być jeden pas. No i dobrze. No i tu są dwa pasy i jest dobrze. Okej, dobra, już zostawmy to, bo zaraz mnie tutaj krew zaleje. Dobrze, to tutaj handelek można jakiś będzie dodać naprzeciwko Banku Centralnego i ratusza. Tylko teraz tak, szkoła podstawowa dodana. Z prądem tu nic na pewno nie było, z wodą nie było. Mogła być jakaś klinika, którą bym zburzył? Raczej nie, bo klinika jest tutaj. I na razie może nie będziemy dobudowywali. Nie, to jest krematorium, sorry. Ale klinika też jest, chociaż tutaj niektórzy mają czerwono strasznie. No ale co ja zrobię? No nie jestem w stanie całego miasta. Recykling nie był. Co do szkoły, to raczej nie było tutaj innych szkół. Może tu później, może słuchajcie, tutaj tą politechnikę bym wybudował, ale to jest olbrzymie. To jest olbrzymie, więc może tu albo tu. Chociaż nie wiem, czy koniecznie tutaj, może gdzieś tam wyżej. Żeby też, wiecie, trochę to miejsce... Wieży raczej nie było, jeśli chodzi o sprawdzanie. Ale możemy wieżę oczywiście jak najbardziej wybudować, nawet wypadałoby. Żeby nam się tutaj nasze rolnictwo, słuchajcie, nie sfajczyło. Także jak najbardziej by wypadało coś wybudować, bo skoro mamy, słuchajcie, samoloty, znaczy helikoptery, tak, gaśnicze, no to by wypadało, żeby to jakoś funkcjonowało fajnie. To będę się dziwił, że znowu na minusie jestem. Tutaj jest strefa przemysłowa. Są elektrownie, tu się może zapalić. Jeszcze jestem. A jak najszybciej, bo to będzie problem. Dobra, na razie niech zostanie, nie będziemy też tyle inwestowali w to, bo przecież nas nie stać na... Dobra, czyli straż pożarna jest. Jeśli chodzi o budynki, no to do policji, nie wiem, czy komisariat policji był. A, jeszcze jest ta opieka społeczna, to co, ja w końcu tej opieki społecznej nie wybudowałem? Nie, no jest. Co, kolejną? Nie chcę kolejnej, dajcie spokój. Komisariat policji jest. Jeśli chodzi o dworzec autobusowy, to on jest. W sensie zajezdnie są dwie. Jeszcze postój taksówek był. Zajezdnia taksówek, tak to się konkretnie nazywa. Dobrze, no ale taksówki to wiecie co, taksówki to myślę, że mogą sobie być z drugiej strony. Zresztą zajezdnia taksówek może i tutaj było call center, z tego co pamiętam, jakieś ulepszenia też były, ale to może z tyłu damy. Dobrze. I taksówki elektryczne, a spoko, niech będą. Niech będą. I żeby może było łatwiej, to gdzieś jeszcze jedną zajezdnię taksówek też pykniemy, moi drodzy. A może gdzieś tu w bardziej centrum... Tylko gdzie tu zrobić, bo to tak też może być z hałasem trochę problem. A może tu koło szkoły, o. Tutaj sobie pykniemy zajezdnię taksówek, ale już nie będziemy jej ulepszali. Dobra, play, zobaczmy co się stanie, bo no na pewno minus mamy spory. 15 tysięcy, kochani, na minusie, no bo tyle narobiłem drogich budynków. Bank centralny na szczęście już nie jest do powiększania, ratusz już też nie. Tutaj jest coś do ulepszenia. Dobudówka garażu. A, do wozów policyjnych, tak? Że większy. Dobra, niech będzie większy komisariat. Spoko. Tu niech będzie duży. Tu wszystko na wypasie. Bo tutaj, wiecie, ja jestem. W ratuszu urzęduję.
muszę być bezpieczny, prawda? Wszystko muszę mieć. Ale dbam też, nikt mi nie zarzuci, moi drodzy, dbam. A, jeszcze jakiś park. Widzicie, tak wszystkim parki buduję, a sobie nie pomyślałem, żeby tu park jakiś postawić. Ale to też myślę, że na pewno koło szkoły podstawowej jakiś park postawimy. Czy tam jakieś boisko. Ja tam nie potrzebuję. O, może skatepark im postawimy koło szkoły. Siłownia na świeżym powietrzu, żeby moi urzędnicy mogli się tu, wiecie, fajnie rekreować. Niech mają siłownię na świeżym powietrzu. Duży plac. Scena, to coś do koncertów będzie dobre, moi drodzy. To myślę, że ten park możemy jak najbardziej tu postawić, bo będą koncerty. I karuzele. No to niech będzie naprzeciwko podstawówki. No i to chyba tyle. No tutaj co więcej? Tu raczej nic nie było. Chyba urząd pocztowy nie było. Może był urząd pocztowy właśnie, ale w sumie, jak mam być szczery, to właśnie urząd pocztowy, ale tu jest urząd pocztowy, to po co ja mam dawać koło dworca? Ale możemy przesunąć go, słuchajcie. W zasadzie, skoro tu wszystko jest takie, wiecie, bardzo, bardzo bym powiedział, ulepszenia. Dobrze, niech będzie większa przestrzeń, jestem jak najbardziej za. Choć więcej tu mu zrobię. A to co to jest? A, jednak urząd pocztowy nie naprawię. Nie zrobię. Nie zrobię nic więcej tutaj. Chciałem wielki urząd pocztowy zrobić, ale niestety nie wyszło. No i parkingi, moi drodzy. Jeszcze parkingi nam zostały, które z pewnością powinny się znajdować koło tutaj banku centralnego. Czyli może ten urząd pocztowy niekoniecznie, a bardziej właśnie parkingi. Kurczę, troszkę źle zrobiłem, ale autobusy ruszyły. Dobra, wiecie co, ten urząd pocztowy to tak możemy przenieść w sumie tutaj. On nie musi być. A czemu na czerwono? Czemu nie mogę? Tu by było najlepiej, bo tam do góry niekoniecznie. Tu bym go dał. Tu. Dobra, dało się przenieść. Na szczęście się dało przenieść. Są jeszcze jakieś ulepszenia, to jest, to już było, a to nie wiem, co to jest. Dobra, inny się ulepszy. Inny się ulepszy urząd pocztowy. A tutaj parking, moi drodzy, musi być. A taki duży parking? O, wejdzie czy nie wejdzie? Nie wejdzie. Niestety nie wejdzie. Ten jest też za wielki, ale ten jest całkiem spoko. Niech będzie. Dobra, cyk. Porządny parking przy banku centralnym, niech mają. Potem się jeszcze jakieś drzewka posadzi. Zobaczymy, jak te autobusy tu będą działały. Dworzec autobusowy. Opłata parkingowa oczywiście. Jak ktoś chce parkować, to niech nam płaci. Niech nam płaci, bo my też dużo słono płacimy za utrzymanie. Zobaczcie, moi drodzy, ponad 100 tysięcy kasiorki płacimy. Dobrze. No tutaj najlepiej by było, jakby tylko autobusy mogły jeździć, ale niestety nie mamy takiej chyba funkcji za bardzo dostępnej. Tutaj jest sygnalizacja świetlna. Przejście dla pieszych. Może można tym... Słuchajcie, może można tą opcją te przejścia dla pieszych... A może można to usunąć? Patrzcie. Udaje mi się. Nie wiem jeszcze, jak to zrobiłem, ale... No, prawym przyciskiem myszy, słuchajcie. Prawym przyciskiem myszy i przejście dla pieszych możecie w danym miejscu usunąć. Także na przykład tutaj jest zupełnie niepotrzebne to przejście dla pieszych, moim zdaniem. Skąd oni by mieli iść? Za dworcem, no to jeszcze się zgodzę. Sobie przejdą, jak co miś tutaj, spoko. Dobra. No to chyba tyle na ten odcinek, bo ten wyjątkowo długi wyszedł, ale jak widzicie, zmiany bardzo ważne. No muszę zapisać te zmiany, bo one są kluczowe. I wiecie co? Ja tak sobie myślę, moi drodzy, to już będzie na koniec odcinka, bo żeby... Tylko zapiszę szybko, bo tutaj też tej City Stack aż nie ufam.
Ja myślę, moi drodzy, że skoro zrobiliśmy tutaj, wiecie, no wizytówką miasta, jakby nie patrzeć, jest ten ratusz, to przecież nie jest moja rezydencja, a wiadomo, że to jest wizytówka miasta. To tak się zastanawiam, czy jedna z rzeczy, która taka droga była, z tych rzeczy tutaj jako atrakcji turystycznych, arcydzieło. Nie wiem, czy po prostu taki pomnik gdzieś tu nie powinien stać przy ratuszu. O, zobaczcie, na przykład właśnie tutaj. Bo tu śmiało on wejdzie, chociaż z drugiej strony... A, tu jest parking, niepotrzebnie ten parking zrobiłem. On tylko tu wyjdzie, ale dobra, może być, niech ludzie jadą. Niech jadą. Budujemy, nie wiem, czy tutaj się pomnik u... Nie, pomnika się nie ulepsza. Dobrze, także mamy troszkę tutaj, jeśli chodzi o parki, myślę, że całkiem spoko. Skoro, słuchajcie, zrobiliśmy taki tutaj, taką atrakcję turystyczną, to z pewnością jeszcze jakiś parking by im trzeba tutaj też zapewnić. Może tu, ale może nie taki wielki. A wejdzie? O, wejdzie. Nie wejdzie. To duży. Ten to w ogóle, ten średni to jest w ogóle jakiś taki dziwny. Posłuchajcie, skoro zapewniliśmy im tutaj atrakcję turystyczną, to niech i tu mają jakiś parking, nie? Żeby sobie mogli zaparkować. Tych parkingów, no trochę tutaj zrobimy w tej okolicy. Czy zrobimy? No za dużo nie zrobimy, bo nie ma jak, nie ma gdzie, ale powiedzmy, że o, tu jest zapotrzebowanie z pewnością na parkingi. Bo już widzę, że wołają o parkingi. Na czerwono aż się pali. Tak bardzo pragną, moi drodzy, parkingów. Zobaczcie, jak oni tu pragną parkingu. W tych naszych budynkach. Tak pragną, że musimy im te pragnienia spełnić. My od tego, kochani, jesteśmy, żeby spełniać życzenia naszych kochanych mieszkańców. Ale tu jest ruch. Czy ten ruch można zniwelować jakimś parkingiem, moi drodzy? Okropny ruch na wjeździe do miasta wszystko, moi drodzy. Co to się stanęło? Tu będzie trzeba coś z tym zrobić. Oj, to mamy zadanie na następny odcinek. Im na pewno... Albo może nie na następny odcinek, bo nawet zrobimy to, kochani, już teraz. Zobaczcie, bardzo prosta rzecz. To zadziała. Że na takiej drodze zakaz skrętu w lewo, zakaz skrętu w lewo, z tego też zakaz w lewo. Tu wiadomo, jest rondo. Tutaj zakaz w lewo, zakaz w lewo. Zakaz w lewo, zakaz w lewo. Zakaz w lewo, zakaz... A oni tak stoją, bo to nie jest tak, że oni tylko tu jadą. To jest dużo poparkowanych samochodów. Więc na szczęście to tylko tak groźnie wygląda w jednym miejscu. Zobaczcie, cała reszta nie jest, nie ma tragedii. Ale tu wszędzie zakazy w lewo. I teraz tu? Znaczy tu nie można jechać prosto, więc... Więc nie będziemy robili tego zakazu. I zaraz się powinno to odkorkować, ale też na pewno mam... Zadanie może tutaj też jakoś rozładować to, czyli to jest ta opcja też z tą autostradą właśnie. Jest ten, myślę, że tak jeszcze tu kawałek. Zaraz, gdzie jest ta mapa, może tak zobaczymy? O, może tak wam pokażę. A nie, bo to zamykam całą tą. Dobra, chciałem wam tak pokazać. Słuchajcie, ja myślę, że tak jeszcze tutaj kawałek coś zrobimy. I śmiało bym leciał z autostradą, nie? I ta autostrada by się łączyła z następną, czyli tutaj wtedy... Wszystkie samochody, które jadą tą ulicą, one polecą po prostu autostradą. I taki jest mój zamysł. Także tutaj coś na tej... Nie będziemy jakby za daleko przedłużali do mieszkań. Zobaczę, co tutaj wymyślę. Coś będę myślał, coś będę kombinował. Będzie myślę, że maksymalnie ta kratka zapełniona, może pół kolejnej i tu już gdzieś będzie autostrada, która sobie poleci. Będzie jakoś to wszystko fajnie łączyła, bo tutaj na pewno autostrad mi brakuje. Ogólnie przez środek tego miasta, no ale tego nie jesteśmy już w stanie zrobić, byśmy musieli dużo wywalić, tutaj też powinna jakaś autostrada lecieć, byłoby na pewno lepiej, przykładowo tak jak tutaj jest ta główna droga
Chociaż wiecie, zawsze można, jak się okaże, że jest duży ruch, zawsze można ją może i poszerzyć, ale boję się tych poszerzeń, tak szczerze mówiąc. No tu już ten ruch się trochę chyba... trochę się ten ruch już nam tutaj zlikwidował, no bo porobiliśmy zakazy skrętu w lewo, nie? I chyba działa. Nie? To nie widzę. Szkoda, że ograniczeń prędkości jeszcze nie można zmienić. Dobra, no to myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy w takim bardzo, bardzo długim dzisiaj odcinku, ale jak widać konkretne działanie, jakieś tam efekty przynosi, zupełnie niespodziewanie wzięliśmy się za to, bo mi się po prostu ta część nie podobała. Co zrobię, moi drodzy, poza odcinkiem, bo to też wam się przyznam, to nie, jakby nie jest jakąś tam tajemnicą. Poza odcinkiem zdecydowanie chciałbym tutaj posadzić drzewka, wiecie, takie drobne rzeczy, jakieś równanie terenu, no bo to nie jest na tyle istotne, myślę, że do odcinka. No i będziemy widzieli się śmiało, moi drodzy, już w następnym odcinku, w którym też coś tam sobie fajnego porobimy, podziałamy, popatrzymy. Także dzięki wam, moi drodzy, za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.